Dziś dzień urody, dlatego wiele tematów właśnie związanych z tym dniem było już o paznokciach. Teraz czas, by porozmawiać o makijażu. I znowu temat bardziej pasujący do pań, ale myślę, że uda mi się tutaj godnie zastąpić prezenterki i porozmawiać z naszymi ekspertkami właśnie o tej części, o tej branży, jaką jest make-up, jaką jest stylizacja. Aneta Długajczyk, myślę, że mi w tym pomoże, nasza make-up artist, obok niej Dominika. Witam bardzo serdecznie. Czy to jest tak jak z tymi paznokciami, już wcześniej się dowiedzieliśmy, że co sezon to trendy się zmieniają? Tak, oczywiście. W lecie był modny make-up no make-up tak zwany. Oczywiście jesienią to przechodzi, bo nadal jest modna ta naturalność. Czyli jest makijaż, ale tak jakby go nie widać. Już odeszło to, że dużo podkładu, dużo pudru, rzeczy się tego nie stosuje. Bardziej wchodzi ta naturalność, naturalne rzęsy. Jesienią stawiamy bardziej na usta, mocniejsze usta. Wyraziste i tak. Właśnie, a propos ust, to szminka czy bardziej błyszczyk? Latem był modny błyszczyk oczywiście, no bo wygodniejszy, tak, coś się błyszczy, latem to fajnie wygląda, jak słońce świeci, coś tam jest błysk, a jesienią już stawiamy na maty, lepiej to wygląda, jest też praktyczniejsze, bo tak od razu nie schodzi jak błyszczyk. No i właśnie teraz o tym makijażu porozmawiajmy, no bo mówimy, że ten brak makijażu to nie do końca tak wygląda, że to jest brak makijażu. Tak, takie oszukanie. No nie, mówię tu oszustwach, ale bo chyba jest tak, że teraz te trendy w urodzie, w tej stylistyce, w stylizacji wychodzą naprzeciw temu, co w ogóle słyszymy, co nas dookoła otacza. Czyli jesteśmy bardziej proekologiczni, bliżej natury, no i tak to samo też panie, nie chcą się wyróżniać, nie chcą jakby iść naprzeciw tym trendom. Tak, dokładnie. No teraz jest ta naturalność, tak samo naturalne brwi, bardziej stawiamy właśnie, żeby one były naturalne, grubsze, już tak nie regulujemy jak kiedyś, czyli takie cieniutkie brwi, tylko teraz takie grubsze brwi. Włosy też bardziej stawiam na naturalne, tylko nie, czyli nie taki blond typowo jasny, bardziej naturalność. W makijażu tak samo, mniej podkładu, jak tam coś widać na tej twarzy, to nic się nie dzieje. Lepiej to wygląda. Jeżeli mówimy o tych ustach, że nastawiamy się teraz na szminki, to te kolory są bardziej właśnie takie jesienne? Tak, bordo, brązy teraz wchodzą, no oczywiście czerwień, idą święta, no to czerwień też jest modna. No bardziej brązy, bordo, na to stawiamy. Mówiliśmy już o brwiach, a co z oczami? Oczy dalej takie rozświetlone, czyli jakiś tam błyszczący cień, oczywiście brązy, no bo brązy nigdy nie wyjdą z mody, zawsze ten brąz do wszystkiego pasuje, do każdej stylizacji, do każdego ubioru. No i coś błyszczącego w kąciku oka i już to oko jest ładnie powiększone. Makijaż, mówiliśmy już o tym dziennym makijażu, czyli tym delikatnym, takim bardziej pronaturalnym. Tak. Natomiast wybieramy się niejednokrotnie na różnego rodzaju spotkania wieczorne, imprezy, party, prywatki. Czy tutaj również idziemy w naturę, czy już ten makijaż może być mocniejszy? No warto podkreślić bardziej, szczególnie jak sobie robimy zdjęcia, to na zdjęciach wszystko odchodzi w niepamięć, więc fajnie bardziej to podkreślić, jakiś bronzer, róż. Oczy też bardziej podkreślić, wtedy one się fajnie otworzą, jakieś rzęsy dodać. No, z pomadką tak już trochę lżejsza, bo przeważnie na imprezach się je, to ona schodzi, więc coś takiego delikatniejszego na te usta. Dominika cały czas się uśmiecha, czy już na Dominice mamy zaprezentowane to, co będziemy robić, czy nie, dopiero... Na Dominice jest tylko krem nawilżający, przygotowałyśmy cerę. W następnej części pokażemy Państwu makijaż. No i jeszcze szybciutko zapytam o te kosmetyki. Nie pytam oczywiście o firmę, bo tego nam nie wolno robić na antenie, ale czy teraz jesteśmy bardziej świadomi i wybierając wizytę w drogerii kupujemy te naturalne kosmetyki i to... Jeżeli mówię naturalne, to nie tylko, że są z naturalnych składników robione, ale też nietestowane na zwierzętach. Tak, warto na to patrzeć, bo dużo teraz firm robi właśnie takie nietestowane na zwierzętach. Często pisze na etykiecie to, więc warto wybrać właśnie takie kosmetyki, bo wtedy wspieramy świat, ekologię. Właśnie, i to, żeby na tym świecie było dobrze, tak, dokładnie. A jeszcze jak piękniej wyglądamy, chociaż tak, wszystkie panie są piękne. Ja zawsze się dziwię, czemu też wy w ogóle się malujecie. No. Ale ta Długajczyk jeszcze wróci do naszego studia wraz z Dominiką. I kochani, wracamy do naszego studia. Aneta Długajczyk, make-up artist, i Dominika, która zmieniła się.
Już mamy makijaż bardzo wykonany. Jeszcze raz przypomnijmy. Natura, natura i jeszcze raz natura. Tak. Dodałyśmy tu podkład, ale nie za dużo, coś tam prześwituje, ale jest naturalnie. W tym sezonie jesiennym stawiamy bardziej na róż, żeby tą twarz rozświetlić, więc dałyśmy róż, żeby była taka promienna twarz, no i usta. Usta mocne, brązowe usta. No, myślę, że wygląda to ładnie. Mam pytanie co do tego kremu, bo kiedy widzieliśmy się przed chwilą, to Dominika miała na twarzy tylko krem. Ten krem nakładamy wieczorem po zmyciu tego dziennego makijażu przed snem, czy rano przed zrobieniem makijażu, czy i tu, i tu. I tu, i tu. Pielęgnacja jest najważniejsza w makijażu. Dzięki temu makijaż wygląda ładnie, zdrowo, promiennie. Jak się przebudzimy, musimy twarz umyć ponownie po nocy, zmyć ten krem z wieczora i nałożyć ponownie, ale inny krem pod makijaż po prostu, jakiś lekki, dzienny, który się szybko wchłania, który nie zaszkodzi podkładowi, dzięki czemu podkład się wtedy nie zważy. Pamiętam rozmowy na temat mycia twarzy w gronie znajomych. Używamy specjalnych środków do mycia twarzy, czy wystarczy sama woda? Nie, specjalnych środków jest żel do mycia twarzy, tonik, wszystko po kolei musimy używać. Płyn micelarny też jest bardzo ważny. Wszystko trzeba przemyć, żeby twarz była czysta przed makijażem. To kiedy niecierpliwie stoimy, czekamy w kolejce do łazienki, to już wiemy, co się za drzwiami dzieje. Tak, tak, dokładnie. Już samo słuchanie, cały proces bycia piękną, wszystko musimy dopiąć. I jeżeli mówimy już o tych kremach, no to tak jak w przypadku paznokci, zadam też to pytanie, ponieważ wiadomo, że jesień to jest taki okres przejściowy. Było gorąco, było ciepło, teraz coraz niższa temperatura na termometrach i dojdziemy do takiego punktu, kiedy temperatura spadnie poniżej zera. Czy też powinniśmy w szczególny sposób zadbać o cerę twarzy? Tak, wtedy jest sezon grzewczy. Czyli cera jest sucha, przesusza się, ważne są maseczki nawilżające i ten krem bardziej nawilżający. Można nałożyć krem przed makijażem wcześniej, jakiś bardziej nawilżający, wtedy odczekać 15 minut, 20, aż ten krem dobrze się wchłonie i wtedy nałożyć podkład. Wtedy ta twarz będzie dobrze wypielęgnowana. To mówimy, jeżeli siedzimy w środku, gdzie jest właśnie kaloryfer, gdzie jest jakiś grzejnik, ale też musimy wyjść na zewnątrz. Tak. Wtedy minus 10, minus 20, a nasza twarz jest nieosłonięta. Tak, ale są odpowiednie kremy już na to. Są specjalnie, tak samo jest na latem, czyli krem z filtrem, tak samo jest zimą. Też używamy krem z filtrem zimą, ponieważ mimo tego, że nie grzeje nam 30 stopni, to i tak jakieś te słońce jest i może nam coś tam z twarzą narobić, więc krem z filtrem, są odpowiednie kremy na zimę, czyli aby chroniły twarz przed zimnem. No i podkład też chroni, są też podkłady pielęgnujące, więc wszystko można wybrać odpowiednio do cery. No i jeszcze mam pytanie odnośnie tego malowania się na imprezę. No bo wtedy wiadomo, że ten makijaż jest nieco ostrzejszy, ale też nie powinniśmy przesadzać. No teraz jest ta naturalność, więc im mniej, tym lepiej tak naprawdę. Coś tam można więcej podkreślić, więcej bronzera, więcej różu, szminkę, coś na oczach bardziej, ale podkład stawiajmy na naturalność, żeby nie było przesadzone. A tak jak było w przypadku paznokci, tutaj też jakieś brokaty? Czy to zostawiamy sobie na karnawał? Nie, no oczywiście, na oczach teraz, cały czas jest modny brokat, jakiś cień błyszczący. Teraz tu też mamy na Dominice pokazane, coś tam się świeci, więc jak najbardziej. Proszę bardzo, przebywanie z kobietami w pracy powoduje, że człowiek się dokształca i chyba nieźle mi poszło dzisiaj, prawda? Tak, tak, bardzo dobrze. Drodzy Państwo, ale jak się ma takiego gościa, to człowiek jest spokojny o rozmowę. Aneta Długajczyk, make-up artist i jej modelka Dominika, był razem z nami w studiu.